przedstawieniu teatralnym. Chcemy pokazać Wam wybrane fragmenty Zemsty Aleksandra Fredry. Spektakl w objęciu uroczystości patriotyczne zorganizowane z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja i stulecia odzyskania przez terenów niepodległych, którzy ciągle bawią i są nam bliscy. Pokażemy obrazki z życia XVIII-wiecznej szlachty, pełnej gwałtowności, szlacheckiej buty i temperamentu. Głównych bohaterów Zemsty Aleksandra Fredry los skazał na mieszkanie we wspólnym domostwie. Toczą nieustanny spór o mur graniczny. Kieruje nimi sąsiedzka nienawiść, zawziętość i przekora. Pewnego razu Cześnik wpada na pomysł poślubienia podstoliny, a misję swata powierza Papkinowi. Między nami masz te dobre. Czasami. Kul w żołądku. Po przepiciu. Reumatyzmy jakieś ukrył. O co powiesz? Wszystko głupio. Tu mankament nic nie znaczy. Wszak i u niej coś w ukryciu. Byle tylko w dalszym życiu była kwita. Pędząc swem na rozkazy, namęczyłem szkap bez liku. Wywróciłem się 100 razy, także z nowej mej kolaski gdzieś po drodze tylko trzaski. Ależ cicho, a bez gorzej ty języków, i tylko ty, i kłamimy. Tu mieszkamy jakby sowy, lecz co gorsza, że byłoby drugi sam czar dziedzicem. Rejent milczek, słodki, cichy, z kornem licem, ale z diabłem duszy. Lecz potrzebne jej układy, więc dlatego wybrał ciebie. Będziesz posłem tam w potrzebie. Za ten honor ściskam nóżki. Wielki cię niż swemu słudze, ale nazbyt jestem srogi. Zamiast zgody, wojnę wzburzę! Czym ja zechcę, Papkin będzie, bo mnie Papkin zła zmusi. Już się stało, teraz inne dał zlecenie. Ości Papkin, ja się żenię. Ty więc musisz swoje mową. Już jest twoją, daję słowo. Chcesz, przysięgnę, masz już żonę, bo ja szczęście mam szalone. Tylko spojrzę, każda moja, a na każdą spojrzeć umiem. Idę. Dokąd? A, prawda. Pod stoliną. Już rozumiem, tym czekaj, ani słowa, za godzinę zgotowam. Znajdać muszę, że tu jestem, ach, jak anioł śpiewam ładnie. Moja, dziecię moje, co u ciebie szepcze? Pani matko, dobrodziejko, kotek mleko chłepcze. Oj kot, pani matko, kot, kot, narobił mi w pokoiku łoskot. Córuś moja, dziecię moje, co u ciebie szuka? Pani matko, dobrodziejko, kotek myszki szuka. Oj kot, pani matko, kot, kot, narobił mi w pokoiku łoskot. Córuś moja, życie moje, czy ma ten kot nogi? Pani matko, dobrodziejko, ślepne ostrogi. Oj kot, pani matko, kot, kot, narobił mi w pokoiku łoskot. Albo koty, albo Papkin nam się zjawi. Żartobliwa, pełna weny, pod stolina. Sługa, sługa uniżony. Cóż sprowadza w nasze strony? Miłe wszystkim nam zdarzenie. Tym zdarzeniem? W twym zamęście. Pozwól pani Cześnikowi, gratulacje niechaj złożę. A, rozumiem. Od Cześnika mam zlecenie, więc to jego mam być żoną. Cieszyłby się z odpowiedzi.
Cóż u czarta? Ty spokojny, kiedy rejent nie napadasz? Co się stało? Mur naprawia, mur graniczny trzech muraży. On go rozkazał, on się waży. Mur graniczny, trzech na murze. Trzech wybije, a mur zburzę. Rozpoczyna się kłótnia o prawie tamtego muru. Klara, synowica Cześnika i młody Walery Rejentowicz zakochują się w sobie bez pamięci. Na przeszkodzie stoi sąsiedzka nienawiść. Bliski nasze pomieszkania, bliski serca. A przecie tak daleko na tym świecie. Tylko twoja wola zmieni, co się zdaje, nie do zmiany. Czegoś trzeba, mów. Zamęścia, jedno słowo. Już ci dane. Szukuję przygód, a serce swoje gotów jest oddać każdej zamożnej szlachciance. Bohatera w domu rejenta. Cześnik wysłał go z misją, aby powiadomił odwiecznego wroga o wysłaniu na pojedynek. Miała się polać krew. Wolność wstąpić? Bardzo proszę, kogo uzyskał zaczyt witać? Jestem Papki! Lew północy! Dusz wojny! Jestem Papki! Jednym słowem, krótko mówiąc, kula ziemska zna Papkina! Teraz, bratku, daj mi wina! Dziękuję! I salura, panie bracie! Cóż, lepszego tu nie macie! Mętne! Kwaśne nadpojęcie i stalura, mój rejencie! Cierpliwości wiele trzeba, niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Pozwól spytać, panie drogi, gdyż nieznana mi przyczyna, co w nikczemne moje progi marsowego wiedzie syna. Co chcesz wiedzieć? Proszę o to. Więc stoję tu, więc niecnoto, stronę jaśnie wielmożnego Cześnika Raptusiewicza, co twych służarców sprośne dicza w jego zamku napaść śmiała. Proszę o to, mówże waszość trochę ciszej. Jego sługa dobrze słyszy, ależ po mnie głowa boli. Jesteś trochę nadto żywy. Nie wiedziałem, Bóg mi świadkiem, że tak bardzo słuch masz tkliwy. Więc Cześnika prośba niesie, abyś wasz morzu trzech kopców w starym lesie stanął z szablą do rozprawy. Rzekł. Papki nóżki ściska, za przyjęcie dzięki składa. Nie ma za co, niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Jesteś przecie. Przyjął grzecznie, prosił siedzieć, dodał wina. Otruł pewnie. Jak to? I cóż dalej? O trup mówisz? Z tą jest, no to nie ma żartów, mocił panie. Tu coś boli, ojoj, piecze. A to wino takie męty, o zbrodniarzu przeklęty. Taką piękną niszczysz róże. Kto by się tam miłakomił na masłości nędzne życie? Po księdza posłać trzeba. Proszę, proszę, koniec no. Umrzeć, umrzeć wielkie nieba. Tak, połknąłem, mam truciznę, już się z tego nie wyśliznę. A któż z nas nie pamięta sceny pisania listu do podstoliny przez sługę Dedalskiego? Cześnik, aby zrealizować swoje zamiary, przystępuje do dzieła.
Teraz trzeba pisać jakby Klara do Wacława. O, o. Cóż, o, o. Maczaj pióro, pisz i kwita. Bardzo. Co to jest? B. To. B, duże, a kapite jaśnie pani. B to kreska. Gdzie dwa wróżki? B, B, duże. Kto pomyśli, może zgarnie. No, no, pisz właśnie. A dokładnie. Bardzo proszę, młodziu panie. Młodziu panie, my wezwanie, młodziu panie, wziąć po sobie. Młodziu panie, wziąć po sobie. Jako ufność głosuje. Młodziu panie, ufność pana, która lubo mało znana. Co to jest? Żyd jaśnie panie, wnet wytelego przerobię. Jak mi jeszcze kropla skapie, to cię trzepnę tak łapie, że proformę wspomnisz sobie. Bardzo proszę, młodziu panie. Niech cię czarci chwycą z taką pustą mózgownicą. Młodziu panie, cymbał pisze, idź do akta. Ja, Józef Papkin, syn mego ojca Jana Papkina. Jana. Będąc zupełnie zdrów na ciele i umyśle, ale nie mogąc wiedzieć, kiedy umrę, oczywiście, bo jestem otruty przez rejenta Milczka w lampce wina. Robię ten testament, czyli ostatnie rozporządzenie mojego ruchomego i nieruchomego majątku. Nieruchomym rozporządzić nie mogę, bo żadnego nie mam. Ruchomości zaś rozdaję tak. Tej, którą zawsze czcił, kochał, szanował i ubóstwiał. Jaśnie wie może i Klara, to się wyczuje. Starościance Zakroczymskiej. Daruję tę angielską gitarę oraz rzadką kolekcję motywów. Będąc teraz w zestawie Artemizę, wcześniej go wybrać chciałem, ale teraz przemazałem. Artemizę dostanie najciemniejszy rycerz w Europie pod warunkiem, aby pomnik postawił na mym grobie. Z reszty ruchomości chcę być pochowany. Jaśnie wielmożną staroszankę, jak i jaśnie wielmożnego cześnika, jako egzekutorów testamentu, suplikuję, aby moje wszystkie długi, jakie się tylko pokażą, nie płacili, gdyż chcę przez to moim braciom różnego stanu i wyznania pozostawić po sobie pamiątkę. Józef Papki. Szczęśliwego finału. Primo, Papkin nie został otruty przez rejenta Milczka w lampce wina. Sekundo, Wacław i Klara, zakochani w sobie bez pamięci niczym Romeo i Julia, spotykają się wciąż ukradkiem. Nawet nie przypuszczają, jak pomoże im znienacka Czyśnik, który pragnąc się zemścić na sąsiedzie, zmusza Wacława do rzędu z Klarą. W tym zamęcie Raptusiewicz zapomina o wyznaczonym pojedynku. Tercio, rozgniewany rejent, wkracza do akcji i tu czeka go niespodzianka. Znów Wacława z Klarą. Miło się dziękuję. Dobry wieczór, panie bracie. Cóż to, czule w zakomacie? Nie ma komu odpowiedzi, pan gdzie w domu? Jest, do usług. Rzecz ciekawa. Częśnik wzywał mnie na rękę, acz nie moja to zabawa. Rzekłem jednak, niech się dzieje, wola nieba. Z nią się zawsze trzeba. I wyszedłem, czekałem, tak czekałem nadmiernie. Ach, mój
wierzyć, co się stało Wacław z Klarą? Oszaleję. Nie opieraj się już więcej, swego gniewu zwalcz ostatki, pobłogosław swoje dziadki. Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Niechże będzie dziś wesele, równie w sercach, jak i w wiele. Bądź Panie, z nami zgoda. Zgoda, zgoda, a wtedy niech się poda.